Wiki, z serialu, o którym wspomniałam, dowiedzieliśmy się także, że ty urodziłaś się niesłysząca. Biorąc pod uwagę to, czym zajmujesz się dzisiaj, że jesteś artystką, wokalistką, piosenkarką, no to się wydaje po prostu niemożliwe. Wiem, że ty byłaś wtedy mała, byłaś niczego nieświadoma, więc na pewno nie pamiętasz tego okresu. Natomiast wydaje mi się, że dla twoich rodziców musiało to być niełatwe, o może tak. Myślę, że żaden rodzic nie chciałby czegoś takiego przeżyć. W sensie myślę, że może na pewno był to jakby trudny okres dla moich rodziców. Najważniejsze jest to, że jakby wyszliśmy z tego i teraz jakby słyszę i mam bardzo dobry słuch, bo sprawdzamy to od czasu do czasu, czy coś się tam nie dzieje. To jest, Wszystko. rzekłabym, słuch absolutny. To jest najdziwniejsze, że miałam nie słyszeć i teraz zrobię jakby muzykę. To jest dla mnie niesamowite.